Hello, witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Phasmophobia. Jesteśmy dzisiaj na mapie profesjonalnej oczywiście, czyli tak jak norma zazwyczaj. Niestety mój kuponik poszedł cię ać, bo tak postanowili moi ukochani zawodnicy. Powiedzieli, że nie, my tu nie będziemy wygrywać dzisiaj sobie przegramy, tak dla bekiny. No i tak zrobili, może i dobrze. Nie jestem w stanie tego ocenić, nieważne. Zaraz zaczynamy, już sekundę daj to mnie. Dobra, zaraz lecimy. Okej. Dobra, ja się odpalam. Po nich postawiłem, tak dla beki. I witam, co tam? Żyjesz? Witam, tak. Jej, czekaj, dziecko, zobaczę, 22, a jeba, a dzisiaj jest dopiero 19. Dobra, to już stoję do babki i leci. A tak zrobię właśnie, no. Jakie turbo dostałem, nie wiem dlaczego. Dobra, David Garcia się nazywa. Musimy tak, musisz wziąć aparacik, crucifix i EMF-a, okej? Okay. Ja najpierw robię ten, pierwszy to stawia, później ten... Jo. Ja wiem. Dobra, o, znowu ta mapa, dobra, to idź. I to perfidnie znowu ta mapa, no. Ogólnie tak, pamiętaj, że tu już zero czasu mamy, tak naprawdę. Co, ja się obawiam, że kiedyś te. Obawiam się, że kiedyś klucz. Ten kości będą znajdować się w szafkach, więc otwieram zawsze wszystkie. Jak znalazłeś tą szafkę? Ten kość to nie powinien być. Teraz wszędzie, kurde, patrzę. No właśnie, ja tak samo, kurde, no. Na wszystkie zakątki świata, kurde. Tam co znaleźliśmy w tym, kurde, w tej... Jak to się nazywa? W tym domu wiejskim, kurde, to tam to w szoku byłem. Po prostu, że się znalazła, że się wiglowała normalnie kość, no. Beka trochę, nie? Najgorzej będzie, kurde, poza tym te kości. No, najgorzej będzie, jak w piwnicy będzie duch. O kurde, a to co było? Nie wiem. Oj, się ciebie wystraszyłem, ja pierdziu. Nie wierzę, że no taka ciemna postać mi wychodzi, ja pierdziucham się, obsrałem totalnie. Wiesz co, ja nie chcę umrzeć znowu. Czy ty na górę poszedłeś? Nie, dopiero wchodzę. Wiesz co, myślałem, że najpierw dół pójdziemy, ale skoro tak. I tu mnie zabił gnój, no. No nie gadaj, że to piwnica będzie, no. No najgorzej, zero wyjścia. No. Tutaj nie raczej. O, mamy kość. Gdzie ma? Dobra, widzę. Tutaj wystrzelił ja. Fajnie by było. Mam pokój. Mam ducha! O, się obsrałem, czemu nie mam kamery? Znaczy zdjęcia. Hello, dumbbell. To jest ten zeszyt, co ty położyłeś? O, uj.
Poważnie? Ale ty jesteś pała najgorsza, ty chami. No. Ja. Jak mnie dorwał gnój, no. Ale mnie, kurde, teraz dźgnął. Wsadził mi głowę. Ajajaj, wsadził mi głowę w ścianę, tak, tak porządnie bym powiedział. Nie, nie, teraz będę mnie blokować. Ajajaj. Unlucky, trzeba powiedzieć, no. Ajajaj, ale mnie... No, wystraszyłem się trochę, trzeba przyznać. Nie powinienem tak krzyczeć. Ale cóż, bywa i tak, no co, obsrać. Dobra, IMF jest trójeczka. Unlucky, unlucky, trzeba przyznać, no. Nie chciałem, żeby tak doszło do tego. Dobra, napiszmy mu, że IMF trójeczka. Ale się pojawił jak naprawdę powalony. I on tak amsko szedł za mną. Ja widziałem, ale on odszedł i wrócił. Ja nie wiem, czy on... No, naprawdę, ja bym powinienem się w domu, w jakimś pokoju schować. Dobra, na przyszłość będziemy wiedzieć, żeby nie chować się w szafie. A w sumie od razu powinienem to wiedzieć. Ale się nie odzywałem. To jest tak. Unlucky. Ale w ogóle nie był w tym pokoju. To jest, co jest najlepsze. On od razu z niego wyszedł jakby. No, szybki skurczybyk był. Ale kurde, że tak zaatakował nas... Sam wejść, ja tu ledwo rozłożyłem rzeczy, nie? Unlucky, trzeba przyznać. Ej. Kurde, unlucky, trzeba przyznać. Ech, o lipka, no muszę przyznać. Anlaczki. Hello ghost, can you answer me? Napisał do mnie ten, że znalazł trzecią osobę do gry. A ja napisałem, dobrze, fajnie, ale teraz odkryj, jaki jest duch. On odpisał, obawiałem się, że to powiesz. No cóż, życie. Czy ja słyszę ten gdzieś wodę? Żeby na górze się woda lała? Tu mnie dorwał skubany. Po lewej, wiecznie po lewej, jakbym słyszał. No, ja już mam schizę trochę. Dawaj duchu, dorwij go. Ciekawe co się stanie, jak obydwoje przegramy. Ale troszkę unlucky trzeba. Tu jest ten? Notebooka nie widzę, ale hamuwa. A tu widziałem, jak tak przeszedłem przez chwilę. Czyżby atakował go? Powiedzmy, co tu... Co on zrobił? Ale głąby. Głąby, głąby, no. Beka. Ku...
Kurde, nie widzę zeszytu i nie wiem, czy napisał coś, czy nie. Duch. Unlucky, trzeba przyznać. No. Mówi, że chyba orba widział. Możemy zaznaczyć zawsze, to będzie chociaż jeden. Orba. God damn it. God damn it. Mówi, że na tej kamerze widział orba. Bez sensu trochę, bo zbyt jasno jest. Jest orb. Widzieliście? Ja widziałem tutaj po lewej. Gdzieś tutaj mniej więcej. Będzie przeleciał. Dobra, to co? Krucyfiks. No niestety krucyfiksa nie zdążyliśmy wziąć. Unlucky. Kurde, jakbyśmy wzięli szybciej krucyfiksa, to mógłby przeżyć. A kto by się spodziewał, że dostanę w łeb tak szybko, no? Na pewno nie ja. Czy tutaj jest woda odkręcona? Nawet tego nie mogę powiedzieć, ale chyba nie jest. Unlucky. Trzeba przyznać, że unlucky. O, syknął pocie, komu? A, że temu. No, fajnie, że ja widzę coś. A jest woda, znaleziona. Okej, okay, to już wiemy, czy... O, mruga, światełko. Ja widzę u siebie, ale ducha nie widzę. Ty, no co, ja ślepy na ducha jestem? O kiedy? Tylko Ghost jest na ten, na dole. W ogóle go nie widziałem. Ciekawie, no bo w ogóle, ale to tak w ogóle. W ogóle też tak by the way trochę, nie? Bo tutaj byłem, tutaj patrzyłem, jak wychodziłem i w ogóle nigdzie go nie widziałem tak naprawdę. Mi się wydawało, że wyszedł od razu z tamtego pokoju i mnie pierdyknął, ale no. Po chwili zastanowienia, przecież ja tu chwilę spędziłem i słyszałem, jak o, tutaj gdzieś wchodził, mi się wydaje. Dobra, gdzie on jest? O, coś mi gryzie, halo. Nie gryź mnie, nie wolno. Dobra. Hmm.
Ajajaj, miałem pecha, powinienem się w budynku. Dobra, polećmy mu, żeby zobaczył, co jest w notebooku. Temperatury teoretycznie nie musi sprawdzać, no bo to się termometrem, bo jak będzie minusowa, to będzie to widać. Najgorzej będzie, jeżeli on mi zrobił zdjęcie, kurde, to wtedy się zdenerwuję, autentyko. Ale dostałem w łeb chamsko, jak mi smutno się zrobiło. David Garcia jednak nie był takim miłym duchem, wziął mnie po prostu tak na raz i no roz. Chyba się ktoś obsrał i zdecydował zrezygnować z misji. Ktoś tu nie wziął pigułeczek, żeby się uspokoić. To mam czy mi w końcu? No. O! Temperatura jest, widzieliście? Rozumiem, nie chcę mnie, okej, idę sobie. Kurde, nie umiem pisać. Kurde, prawie mogę odczytać. Nie, trochę światła mi tu potrzeba i będę mógł. God damn it. Tu widzę coś? Nie. 7 stopni? O, minus 12 chyba jest. Dobra, to weźmy sobie temperaturę. Ja tam nie mówię, że na 100% widziałem, ale... no. Ale ja zaryzykuję, no co. I tak, jako duchowi nic już się położę. Okej, napiszmy mu, żeby sprawdził temperaturę szybko. On wyrzucił latarkę. Kruzywik sam mógł wziąć przecież, no. Wow. O. Co, pika mu? Chyba nie. A nie, pika. Wow. No, zróbmy mu screena. Zaraz mu wyślę screena, jak on wygląda, patrz to. Patrzcie to. Znaczy ja wam niestety nie pokażę, ale jemu. Dawaj, przesyłaj mu to. Kurde, jak on chodzi przy tym pokoju, no. Jak pajac.
ohydny. Taki piękny, nie? Się zapisałem u screena, to mówi, że to się chyba nie liczy. No do ewidensów raczej nie. Patrzcie, jak mi zamknął. Czy były fingerprinty? Nie wiem. Ciekawe. Pisać. Dobra, to co? Myślę, o, ten to ma 0%. Kurdele, no, niedobrze. Napisałem mu, dobra, to zwiję, jak się boisz. Teraz jest ten. Teraz jest chwila prawdy. Czy zamyka interes, czy nie? Zobaczymy za sekundę. Kurde, ale ten duch był okropny. Naprawdę, muszę przyznać, że... Ja, wiecie co, ja jeszcze... Szybko zaryzykuję. Obstawiam Murraya. Ja obstawiam, że jest Murray. Phantom to nie był, Mary to nie była. No, ghostwriting. Obstawiam, że to było ghostwriting. To jeszcze tam przejdę się szybciutko. We'll see, we'll do. Tak szybko, może jakoś minimalnie uda mi się zobaczyć. Kurde, ale głupi pokój, no. Ten pokój mi się nie podobał z tego względu, że tu są szafy i tu było pomieszczenie. Ale obawiałem się, że jak będę tu otwierał pomieszczenie, to on mnie zahaczy, kurde, i mnie zabije, więc wybrałem to miejsce. Niestety zahaczył mnie inny. Chyba jest właśnie czysty, niestety nie widać. Chodź, jak się tak przyjrzysz? Nie no, wydaje mi się, że jest czysty. Co, może być mare? Małe. Ogólnie to tak, soli się boi, ten. Kurde no. Weźmy sobie tego. Weźmy sobie tą mare, no cóż. No dobra, no. Weźmy to małe. Niestety krucyfiks nam nie pomógł tym razem, bo znowu ktoś go nie wziął, bo po co, kurwa? Żartujemy sobie, żeby nie było. No i odjeżdżam. Cóż. Dobra. Jeszcze sprawdźmy tylko, czy trafiliśmy. Zapewne nie, ale... Cóż. No. To by było, to by było, tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, ja się z wami żegnam i siemaneczko, to trafiliśmy, no to przynajmniej tyle. Siemano.